Cześć, witamy w kolejnym odcinku Level Up. Dzisiaj bohaterem będą nowe laptopy Dell Latitude serii 3000. Nowi przedstawiciele Latitude serii 3000 to, jak możecie zauważyć, chociażby model 15-calowy i 14-calowy. I przy 14-calowym modelu myślę, że warto tutaj od razu zacząć od informacji, że będzie dostępna nowa matryca o jasności 400 nitów z funkcją low power, czyli dzięki temu będziemy mogli pracować dłużej na baterii. I jest to dodatkowo matryca wyposażona w technologię low blue light, której zadaniem jest ochrona wzroku, w związku z czym redukcja niebieskiego światła nie będzie taka szkodliwa dla użytkownika. Ale to nie tylko te zmiany. W przypadku obydwu modeli mamy do czynienia na przykład z przesłoną kamery, więc możemy zadbać o prywatność, zasłaniając obiektyw, i mamy wówczas pewność, że nikt nas nie nagra. Na komfort wpływa także fakt, że model 15-calowy został wyposażony w blok klawiatury numerycznej. Także osoby, które często pracują z liczbami, mogą bardzo komfortowo wpisywać dane do swojego komputera. A co z wydajnością? Jeżeli chodzi o wydajność, to będziemy korzystać przede wszystkim z najnowszych procesorów firmy Intel, szybkich pamięci DDR5, w związku z czym tutaj użytkownik naprawdę może wykorzystać tę moc, która drzemie w naszych Latitude'ach serii 3000. Nowy port USB typ C 4.0 w tym momencie i karta graficzna NVIDIA MX570, która dodatkowo będzie wykorzystana przy mocniejszych konfiguracjach. Ale to nie tylko to. Tak, szybka maszyna, komfortowa do pracy, wyposażona w bardzo dużo portów. To jest jedna z dużych zalet tego komputera, dlatego że w praktyce nie musimy stosować żadnego dodatkowego adaptera. Wszystkie akcesoria, które wymagają złącza USB typu A, HDMI, a nawet kartę sieciową, przewodową, możemy bezpośrednio wpinać w naszego laptopa. Tutaj myślę, że warto też dopowiedzieć, że mamy łączność przewodową, ale również i bezprzewodową, nie tylko łączność Wi-Fi, ale możemy również skorzystać z tej łączności 4G, jeżeli oczywiście nasi użytkownicy będą chcieli taką konfigurację akurat otrzymać. Internet wbudowany w laptopa to jest też fajna przepustka do tego, żeby skorzystać z nowych narzędzi AI. I jednym z elementów wizualnie widocznych na klawiaturze jest nowy przycisk Copilot. Jest to przycisk, który uruchamia nam sztuczną inteligencję, która jest dostarczana z chmury i pozwala nam zautomatyzować wiele zadań w pracy i wspomagać się dużymi językami modelowymi po to, żeby pracować szybciej. Chciałbym zaznaczyć, że przy okazji, jeżeli nasi klienci nabywają serię Latitude, również otrzymują wraz z naszymi komputerami pakiet narzędzi w postaci platformy Dell Optimizer, która wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Dzięki temu użytkownicy mogą w bardzo prosty sposób zoptymalizować pracę ze swoim komputerem i spersonalizować wiele ustawień, które znajdują się w tym komputerze. To będzie bezpośrednio też przekładało się na komfort pracy takiego użytkownika i wydajność pracy z tym urządzeniem. Latitude to seria biznesowa, a dla klientów biznesowych jednym z najważniejszych elementów jest bezpieczeństwo. I warto tutaj wspomnieć o kilku elementach. Po pierwsze, bezpieczeństwo fizyczne. Wspomniałem już o przesłonie kamery, natomiast sam komputer ma też slot linki zabezpieczającej, więc można go po prostu przypiąć do biurka, chroniąc w ten sposób zarówno urządzenie, jak i dane na urządzeniu. Mamy też do dyspozycji technologie takie jak czytnik linii papilarnych, który jest wbudowany w przycisk włączania komputera, a także wsparcie dla Windows Hello, które umożliwia logowanie biometrią, w tym wspomnianym przyciskiem, ale także poprzez skanowanie naszej twarzy. Nie zapominajmy również o tym, że wszystkie nasze biznesowe komputery, w tym seria Latitude, począwszy od serii 3000, wzbogacona jest dodatkowo w ochronę przed cyberzagrożeniami w postaci zabezpieczenia systemu BIOS. Jeden z najważniejszych systemów, który działa i funkcjonuje na naszych laptopach. Mamy tam funkcjonalność Dell Off-Host BIOS Verification czy Indicators of Attack. A więc jeżeli coś się stanie, to działaj ty może otworzyć kroki, które zostały podjęte przez cyberprzestępcę, aby lepiej zabezpieczyć pozostałe komputery w sieci. Tak jest. Golden image tego BIOS-u generalnie znajduje się w chmurze, więc jeżeli system wykryje, że doszło do jakiejkolwiek zmiany czy naruszenia, zostanie poinformowany dział IT i będziemy mogli sobie go odtworzyć. O zabezpieczeniach systemów moglibyśmy rozmawiać już godzinami na osobnych cyklach. Zapraszamy też do obejrzenia kolejnych odcinków The Level Up.
Tam także o bezpieczeństwie można się dowiedzieć całkiem dużo. Natomiast w tej chwili na zakończenie dodamy jeszcze, że te dwa modele, 14 i 15-calowe, mają jeszcze jednego nieco mniejszego brata 13-calowego. Jest to Dell Latitude 3340. Jest on modelem kontynuowanym z ubiegłego roku. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.